Tu Kielce. Co można powiedzieć o Koronie? Jest to z pewnością jeden z najbardziej rozchwytywanych klubów w Europie. Tak, tak, kupić chcieli go już Senegalczycy, Calvin Klein, Donald Trump, Bill Gates, Richie Millionaire, a kwestią czasu podobno jest przejęcie Korony przez Davida Beckhama. Cóż, dziwnym trafem klub dalej nie ma nowego właściciela, ale kto by się tym przejmował? Przynajmniej Kielce to wciąż polska stolica mody. Klub z miasta scyzoryków co roku skazywany jest na spadek z ligi. Skład lepiony jest w ostatniej chwili, a często w obronie zamiast obrońców oglądamy statystów. Co z tego? Korona ma się dobrze, a wieczne miano skazanego na spadek przestało na niej robić jakiekolwiek wrażenie i po prostu wciąż wpisuje się w tło naszej przaśnej ligi, dzierżąc miano typowego klubu ekstraklasy. Do niedawna był to zespół bardzo charakterystyczny, nazywany polskim Wimbledonem, czy też, chociaż właściwie to oni sami się tak nazwali, bandą świrów. Złożona głównie z ambitnych walczaków drużyna, ładnie przedstawiona okiem klubowej kamery, na pewno wyróżniała się na tle ligi. Korona to bardzo młody klub, powstała w 1973 roku. Dopiero w 2005 roku zadebiutowała w Ekstraklasie. Jej największym osiągnięciem było piąte miejsce w lidze i jeden finał Pucharu Polski. Nigdy w jej barwach nie występował na tyle wybitny zawodnik, żeby poświęcić mu więcej czasu. Tak naprawdę można tylko wspomnieć o Andrzeju Niedzielanie, Marcinie Żewłakowie czy wielkim fanie Nutelli Pawle Golańskim, którzy zaliczyli kilka występów w reprezentacji Polski. Nie oszukujmy się jednak, za 20-30 lat niewielu będzie pamiętało o tych piłkarzach. Jak wszyscy doskonale pamiętamy, w Koronie występował Eddie Andradina, a z tego klubu został ściągnięty, nazywany w niektórych kręgach szczecińskim milionerem, Hernani. Generalnie w ostatnim czasie Pogoń zasiliło kilku byłych koroniarzy. Byli to Marcin Robak, Michał Janota, Jakub Bąk, Tomasz Lisowski i właśnie wspomniana wcześniej dwójka. Pogoń rozegrała z Koroną 15 meczów, z czego aż 7 wygrała, 6 razy padł remis i tylko 2 razy portowcy schodzili z boiska pokonani. Najciekawsze spotkania rozegrane zostały przy Twardowskiego w poprzednim sezonie oraz w sezonie 2012-2013. Oba te spotkania padły łupem naszej drużyny i w obu przypadkach padł wynik 3-2. Co ciekawe, we wcześniejszym z nich dwie bramki strzelił wspomniany były koroniarz Jakub Bąk. W zeszłym sezonie Pogoń przegrywała już 0-2, żeby ostatecznie zwyciężyć 3-2. Wtedy to debiutanckiego gola w granatowo-bordowych barwach strzelił Adam Dziudzio. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten krótki film. Trudno wspomnieć coś więcej o tak młodym i nieutytułowanym klubie. Ja zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i zobaczenia innych filmów z serii Sylwetka Rywala.